Dobry wieczór, chociaż nie za dobry chyba. Dobry wieczór Państwu. Dzwonek wolności dzwoni. Opieram dzisiejszą wieczorną syntezę na informacjach, które spływają cały czas ze świata. Są, do niedawna przynajmniej były na moim, czy były, zamieszczałem je na moim Twitterze, twitter.com, Marcin Masny. Tam krótkie komentarze i linki. Polecam, no bo gadam tutaj tylko raz na dwa dni, a tam wrzucam spragnionej wieści publiczności nowe informacje, no wtedy, kiedy akurat mam czas na czytanie i komentowanie. Informacje są takie. Są takie, że pandemia jest wygaszana powoli, ale przecież nie możemy ufać globalistom, NWO, czy jak ich nazwać. Wiemy, że no, od roku spodziewamy się nowej pandemii, czy nowego ataku na nas, skoro pierwszy się nie bardzo powiódł. Tym bardziej, że nie ma oznak koniunktury na rynkach. No, tego jeszcze tak dobrze nie czujemy. Nie czujemy jeszcze bardzo efektów kryzysu gospodarczego. Jeszcze nie bardzo. Bardzo to będzie dopiero. A mimo to banksterzy, którzy mają za sobą wiele takich kryzysów, doskonale wiedzą, co się święci i dlatego chcą temu zapobiec, tak jak zapobiegli temu 2 lata temu, wymyślając pandemię globalną. A więc do faktów. Pierwszy fakt z Kanady. Rząd premiera Trudeau, policja w Ottawie, już bez swojego dotychczasowego szefa Slowly, ustąpił, ciekawe czemu, pacyfikują konwój wolności. Nie wolno wejść na cały bardzo duży obszar centrum Ottawy. Policja zapowiedziała dzisiaj po południu, że będą aresztować wszystkich, którzy tam wejdą. Wczoraj aresztowali 2 przywódców konwoju, którzy tam no to już organizowali od samego początku, od zachodu, od Pacyfiku. Te informacje w szczegółach z linkami są na moim Twitterze. Takiej decyzji no rząd, czy nie rząd kanadyjski, cieszący się resztkami popularności, zagłosowałby na Trudeau w najbliższych wyborach co piąty Kanadyjczyk. Wszystko jedno, czy prawica, czy lewica, czy maseczkowiec, czy antymaseczkowiec. On po prostu już się zgrał. Próbuje się ratować, ale myślę, że nie tylko siebie próbuje ratować tymi akcjami, tą akcją policyjną. Jest to akcja bardzo, no, może nie gwałtowna, na razie nie mam informacji, żeby tam były jakieś gwałtowne pacyfikacje. Na razie parlament się nie zebrał dzisiaj. Parlament, tam właśnie jest parlament kanadyjski, Izba Gmin kanadyjska się nie zebrała. Ma się zebrać w weekend, no bo jak jest akcja policyjna, to się nie może zebrać. Głosowanie Emergency Act, ustawy o stanie wyjątkowym, tym szczególnym stanie wyjątkowym, ma być w poniedziałek. No ale to są szczegóły z Kanady. Jak mówię, taka decyzja nie mogła zapaść na szczeblu rządu kanadyjskiego. To jest raczej jednak decyzja, która zapadła na szczeblu rządu światowego. Została zlecona wykonawcy w Kanadzie. I druga decyzja rządu światowego, decyzja o wojnie na Ukrainie. No, nie udało się skłonić Putina do ataku na Ukrainę. Jazgot, mimo że minął ten 17 lutego, minęła pora, kiedy Putin miał najechać Ukrainę. Jazgot trwa. Zdaniem Zachodu Rosjanie się zbliżają do granicy. Zdaniem, no nie całego Zachodu oczywiście, nie ma jednej opinii, ale wiemy, że media typu u nas Onet, TVN, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, ale także znaczna część pisowskich, ale tylko znaczna część, uwaga, pisowskich propagandystów bardzo nas straszy najazdem Putina na Ukrainę. A nawet może i dalej niż tylko na Ukrainę. Czasem na Ukrainie dzieją się rzeczy ciekawe, mianowicie na samej Ukrainie to
może mniej ważne. Natomiast przywódcy samozwańczych Republik Ługańskiej i Donieckiej zarządzili ewakuację ludności cywilnej, począwszy od kobiet, dzieci, starców, do obwodu rostowskiego w Rosji. Putin już zapowiedział zapomogi około 500 zł na łebka, ale no to śmieszne, bo w Rosji jest dość drogo. Ale również zapowiedział, no, że dostaną jeść, pić i tak dalej, mieszkania i w ogóle. No i tak się opłaca Rosji, bo Rosja ma miliony gastarbeiterów, którzy tam pracują na butach jak u nas, w tym bardzo dużo Ukraińców. Myślę, że Ukraińców jest więcej w Rosji niż w Polsce. Pracują tam na budowach, w knajpach, w sklepach, no wszędzie, tak jak u nas. Przy czym wśród tych, którzy są, jest bardzo dużo nielegalnych, głównie różnych, no, Azja Środkowa, tak? Po prostu. Tak jak u nas, tylko u nich pewnie łatwiej się przedostać. Wśród tych nielegalnych jest też dużo terrorystów, których oni się boją. To są też miliony, to są miliony w Rosji, miliony gastarbeiterów, imigrantów, tak? Oni ten problem też mają, o tym się u nas nie mówi. Dobra, to była dygresja. W każdym razie im się opłaca ściągnąć ludność z tych republik do siebie. Oni tam z głodu nie zdechną, a przydadzą się Rosji. Więc to nie jest tragedia pewnie. Natomiast tragedią jest to, że jak zapowiedział o 18.26 dzisiaj prezydent, samozwańczy prezydent Republiki Donieckiej. To wszystko możemy znaleźć na rosyjskich agencjach oczywiście. Na przykład Lenta.ru, tak? Albo na Tasie, a jest ich więcej tych. Lenta jest całkiem niezła. Lenta.ru. Zapowiedział, że spodziewają się w każdej chwili ataku ukraińskiego. Teraz niezależnie od tego, czy to będzie naprawdę atak Ukrainy na rozkaz z Ameryki, czy to będzie sfingowany atak ukraiński, a naprawdę pod pretekstem tej, no będzie prowokacja rosyjska, tak? Ukraińcy nie zaatakują, tylko ktoś tam uda, że to jest, że ktoś ostrzela rakietami Donieck na przykład, tam rejony przygraniczne i będzie wielki hałas, że to właśnie Ukraina zaatakowała, Rosjanie ogłoszą, że Ukraina atakuje. To nie ma znaczenia. Wojna się zacznie i będzie pretekst do tego, o czym marzy NWO, czyli do tego, żeby nas wziąć za pysk ponownie, skuteczniej, bez możliwości ucieczki. Jak sądzę, chociaż nie mogę być tego pewny, nie mogę tego wiedzieć, ale sądzę, że za pomocą cyberpandemii wywołanej cyberwirusem, przypisanym oczywiście Rosjanom, no, czy Rosjanie mogą to zrobić, pytanie, czy Rosjanom się opłaca wziąć na siebie atak wirusowy na przykład na banki zachodnie. O tym mówiłem w tych filmikach naszych i także w mediach narodowych, także w telewizji w Realu 24 wczoraj, w czwartek. Polecam rozmowę z Krzysztofem Lechem Łukszą tutaj na kanale YouTube'owym w Realu 24. Otóż no mówiłem o tym, że może tak tutaj nam się to szykuje. No i to właśnie może być pretekst. Ta wojna może być pretekstem. Bardzo łatwo przypisać wrogowi Zachodu, wrogowi przyjęcia Ukrainy do NATO, czyli Rosji, można łatwo przypisać za atak cybernetyczny na, no na Zachód generalnie, na NATO, na Amerykę, także na Polskę, a w szczególności zapewne na system bankowy, bo to się opłaca NWO, czyli banksterom, żeby ich narzędzia zostały zaatakowane, bo grozi im na przykład załamanie płynności. Przedwczoraj opublikowano tak zwane minutki, czyli takie delfickie, sybilińskie, niejasne notatki z posiedzeń Federalnego Komitetu Otwartych Rynków, czyli Amerykańskiej Rady Polityki Pieniężnej, notatki z grudnia, z których wynika, że oni planują szybsze niż po roku 2015 ograniczanie strumienia pieniądza, czyli po prostu szybciej chcą podnosić stopy procentowe, a zwłaszcza przede wszystkim
wyprzedawać swoje śmieciowe aktywa, co oznacza, że pieniędzy będzie coraz mniej w obiegu, co oznacza również, że ponieważ banki i gospodarka są do tego pieniężnego narkotyku czy narkotycznego pieniądza przyzwyczajone, uzależnione od niego bardziej niż przed paru laty, że załamanie płynności w bankach nastąpi szybciej niż wtedy. Wtedy nastąpiło po 4 latach takiej polityki, teraz może nastąpić po paru miesiącach. Oni o tym doskonale wiedzą, no lepiej niż my, bo to są ich banki i oni, czy pod ich kontrolą, pewną kontrolą z tego najwyższego szczebla, tak? Oczywiście prezesi, zarządy tych mniejszych, tych banków parterowych czy średniego szczebla, no mają swoją autonomię. Dzięki tej autonomii średniego szczebla globalnego zarządzania nie udała się pandemia, no bo ci ze średniego szczebla nie chcieli się zgadzać na wiele trudnych rzeczy. No nie chcieli komunizmu po prostu tak od razu. Dlatego nie udał się wielki reset. Nie tylko dzięki nam i naszemu oporowi, dzięki oporowi, może miękkiemu, może twardemu, ale oporowi tych wielkich, nie tylko tych małych. A więc jeszcze raz. Najwyższy szczebel zarządzania globalnego zezwolił w Ottawie na pacyfikację trackerów. Tymczasem za 5 dni rusza konwój z Kalifornii do Waszyngtonu przez Stany Republikańskie. Głównie Ameryka, jak sądzę, nie będzie ogarnięta w tak dużym stopniu tym atakiem jak inne kraje. Polska jest bardzo podatna, Ameryka mniej podatna wbrew pozorom, ponieważ tam jest większy stopień niezależności różnych przedsiębiorstw. Są w ogóle dużo więcej ludzi niezależnych od sytuacji tej, powiedzmy, ogólnej, tak? Poza tym są całe stany rządzone przez Republikanów. Nawet jeżeli tam one zostaną uderzone przez chociażby właśnie cyberatak, to reakcją polityczną nie będzie wprowadzenie, nie wiem, stanu wyjątkowego i zamknięcie ludzi w domach albo cokolwiek innego. Wiemy, że LWO jest w stanie wymyślić najdziwniejsze rzeczy, tylko że tam, w tych Stanach Republikańskich, temu się nikt nie podda. Dlatego Ameryka jest stracona dla LWO. Nie tylko dlatego, że pewnie przegrają wybory w listopadzie, o ile te wybory się odbędą. A więc mam właśnie w Kanadzie decyzję o pacyfikacji, na Ukrainie być może decyzję o, być może, mówię, że nie wiem, o ukraińskim ataku na Republiki Doniecką i Ługańską. I co jest dobrą informacją, nie ma żadnych informacji o ewakuacji z Krymu i nie ma żadnych doniesień, jakoby Ukraińcy chcieli atakować Krym. No dobra informacja, bo im mniej wojny, tym lepiej. No i pytanie, co z tego ma wyniknąć? Ja sądzę, że już nikt rozsądny nie trzyma pieniędzy w bankach. Albo jeżeli trzyma, to takie tam tylko na waciki i na drobne opłaty kartą, jeżeli tam trzeba. Więc nie będę doradzał, co zrobić z pieniędzmi w bankach, oczywiście. Natomiast myślę, że może nam grozić także co innego, tak? Znaczy, pomysły NWO dla nas, jak nas tam zdusić, stłumić ewentualny opór, pewnie są przygotowane. Scenariusze też różne są gotowe. No, my ich nie znamy i tylko tyle nam zostaje, żeby zachować czujność i nie dać się, że jak najmniej pozwolić się zaskoczyć różnymi ruchami ze strony banksterów, globalistów, NWO. I na tym kończę, bo nic dalej nie wiemy, co się będzie działo. Może coś się dziać dzisiaj w nocy, może dopiero w niedzielę, może później. Jeżeli Ukraińcy atakują, no to nie są Rosjanie, oni nie muszą czekać, nie obiecali cesarzowi Chin Xi, że zaatakują ewentualnie dopiero po zakończeniu olimpiady w Pekinie, więc olimpiada kończy się w niedzielę, Ukraińcy mogą zaatakować wcześniej. Także spodziewajmy się tego w różnych momentach i po prostu zaglądajmy do informacji. Jeszcze raz polecam mojego Twittera, twitter.com/MarcinMasny. Co wynajdę, to tam wrzucam. Jeszcze raz polecam też rozmowę z Krzysztofem Łukszą w czwartek wczoraj w Realu 24 i rozmowę z Janem Bodakowskim we wtorek. Ostatni wtorek, czyli pewnie 15 to był lutego,
w mediach narodowych. Proszę o kciuki w górę i proszę o subskrypcję.